Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Geeka. Zestawy z LEGO Ninjago to nie jest codzienność na moim kanale, ale tego zestawu absolutnie nie mogłem przegapić, bo jest wypchany po brzegi świetnymi minifigurkami. Zapraszam! Dziewięć minifigurek, dość spora garść klocków i cena katalogowa na poziomie 159,99. Tak to się prezentuje. Zobaczmy od razu też z drugiej strony, jak wygląda. I tak jak mówiłem, oprócz samych minifigurek, które naprawdę są przede wszystkim bardzo rozmaite, po drugie są naprawdę świetne, ładnie wyglądające, mają masę ciekawych akcesoriów, to te akcesoria nie tylko są na minifigurkach. Zobaczcie, tutaj mamy taki stojak z nakryciami głowy, jest naprawdę świetny. Mamy tutaj w ogóle możliwość wyboru tych bohaterów gier. Możemy sobie ich modyfikować. Tutaj są bardzo fajne te elementy symbolizujące żywotność danego gracza. Tutaj bardzo fajny ten taki ogromny, prawie fluorescencyjny shuriken. No ale dobra, ja nacinam pudełko, bo naprawdę jestem podekscytowany, że już ten zestaw do mnie trafił. Naprawdę, jak ja zobaczyłem zapowiedzi tych zestawów z Ninjago, to jak najczęściej nie do końca jestem przekonany do tego uniwersum, bo jak ja to często mówię, jestem chyba za stary na Ninjago, to tegoroczne zestawy potrafią mnie przekonać, dlatego że są kompletnie inne aniżeli to, do czego przywykliśmy w ostatnich latach. Instrukcja nieduża, no bo też w zestawie samym nie jest jakoś specjalnie dużo klocków. Tutaj mamy trochę naklejek i rzeczywiście jest ich no, dość sporo jak na tak nieduży zestaw, jeszcze jak na tak niedużą ilość klocków, ale ja tutaj też widzę, że te naklejki niektóre, zobaczcie, tutaj takie pikselowe główki ninja, tutaj trochę kojarzą mi się ze stylistyką Atari też między innymi. Tutaj w ogóle ten napis Item Market to mi się kojarzy trochę ze Space Invaders. No dobra, ale co w woreczkach, bo tych mamy trzy. Tutaj jest worek numer jeden, który jakoś specjalnie dużo klocków nie zawiera, ale to i tak jest chyba najbardziej obfity w elementy wór. Tutaj mamy worek numer 2. O, i zobaczcie, widzę ten element z padem. Zobaczcie, on wygląda niesamowicie. Wow, ale to jest świetny element, ja już się nim jarałem wcześniej. Tutaj mamy tego wielkiego shurikena, on ma dodatkowo jeszcze taką fajną fakturkę, trochę w stylu plastra miodu, ale mimo wszystko ten kształt jest nieco inny. A tutaj mamy worek numer 3, no, który jest po prostu prawie pusty, ale rzeczywiście będziemy też z tego składali figurki. Dodatkowo zobaczcie, kapelusz, tutaj mamy bardzo fajny hełm w stylu LEGO Castle, naprawdę spoko. Idę to składać, bo już bardzo, bardzo się niecierpliwie. Ale tutaj jest tłoczno. Zestaw niby nieduży, ale tak na dobrą sprawę, jak go się ułoży na dość niedużej powierzchni, to naprawdę jest ciasno. A dodatkowo, jak się weźmie pod uwagę 9 minifigurek, które tutaj się znalazły, to można pomyśleć, że to jest taki jakby People Pack z Ninjago, tylko że tutaj nie mamy takich małych elementów, które nam zapewniają atmosferę dookoła minifigów, ale zdecydowanie są to takie trzy nieduże konstrukcje, którym przyjrzyjmy się w pierwszej kolejności. No dobra, figurki wyemigrowały gdzieś na bok. Najpierw zobaczcie może ten element. Mamy tutaj miecz osadzony w takiej podstawie. Pal lichot z podstawą, przede wszystkim chodzi mi o miecz. Wygląda przeuroczo, zobaczcie. Piękna rękojeść, pełne detali ostrze, bardzo ładny odlew. Ja się nim jaram, strasznie mi się ten element podoba. Chciałbym, żeby często pojawiał się po prostu jako element w różnych zestawach, bo naprawdę coś takiego wzbudza u mnie mocniejsze bicie serca. No dobra, ale co z pozostałymi elementami terenu? Ano, mamy tutaj coś w stylu jakiegoś takiego portalu, tudzież wejścia. Tutaj jest ogromna naklejka, która oczywiście została przytwierdzona do takiego ogromnego tajla. Wykończone to zostało czerwonymi katanami. Trochę to mi się kojarzy w ogóle z głową prezesa biznesa. Tutaj jeszcze megafony tworzą takie kolumny i szczerze mówiąc ten element podoba mi się najmniej z tego wszystkiego, co w tym zestawie się znalazło. Zdecydowanie lepiej wyglądają dwa pozostałe elementy. Zobaczcie. Mamy tutaj tego wielkiego shurikena, który zdobi przód tej konstrukcji. On jest naprawdę ładny. Jeszcze zobaczcie tak sobie z bliska, jak ciekawie wygląda ta faktura, która tutaj się znalazła. To co mówiłem wcześniej, niby taki plaster miodu, ale nie do końca. Tutaj jeszcze mamy takie transparentne ostrza. Tutaj jeszcze też taki wybór broni. Tutaj mamy bardzo fajny element, który z daleka wygląda jak rogi, ale to jest po prostu broń. Tutaj jeszcze jakiś taki nożyk. Tutaj mamy bardzo fajną katanę, która jest zrobiona w oparciu o uchwyt z miecza świetlnego, ale już ostrze jest
zamontowane oddzielnie. Tutaj jeszcze jeden sztylet, jakiś kubek chyba z napojem. No i tutaj mamy jeszcze kilka broni. Jeśli chodzi o takie dodatkowe, dedykowane katany, ta też wygląda świetnie. Zobaczcie, rękojeść w kształcie głowy smoka w złotym kolorze. Naprawdę wygląda niesamowicie pięknie. No i oczywiście ostrze, ten taki transparentny, limonkowo-zielony. No, chyba poszalałem. No i tutaj jeszcze mamy kilka klasycznych katan w innych kolorach, już takich zwykłych. No i jeszcze mamy też tutaj, zobaczcie, takie stoisko nazwane Item Market. No i tutaj też oczywiście mamy naklejkę. Tutaj z tych łuków w takim różowym kolorze zostało zrobione wykończenie. No i tutaj są nakrycia głowy. Możemy wybierać spośród na przykład takiego kapelusza, bardzo ładnego takiego rycerskiego szyszaka. Tutaj jakiś cylinder. Tutaj kask choćby znany oczywiście z głowy Benka. Tutaj jakiś taki kapelusz marynarza, jakiś taki, nie wiem co to jest. Tutaj mamy takie tradycyjne azjatyckie nakrycie głowy, ale myślę, że też całkiem fajnie z daleka by to wyglądało jako lampa w jakimś domu. Naprawdę wygląda to całkiem spoko. Myślałem, że raczej te konstrukcje będą takie bardziej symboliczne, bo oczywiście skupiamy się na minifigach, ale naprawdę nie jest źle. Na szczęście udało się zmieścić całą gromadkę minifigurek w kadrze. Zacznijmy od lewej strony, od Scotta. Zobaczcie, przede wszystkim element na głowie bardzo dobrze nam znany z serii Hidden Sight. Mamy tutaj kaptur, spod którego wystaje czapka. Do tego świetnie wykonana główka. Zobaczcie, jakieś takie połyskliwe, lekko metaliczne elementy. Bandanka przysłaniająca twarz. Z drugiej strony buźka już odsłonięta. Bardzo ładny nadruk na pleckach. Z przodu również wygląda świetnie. No i też utrzymana jakość tego nadruku na nóżkach. No i całkiem ciekawa broń w postaci jednego z tych półtransparentnych elementów. Naprawdę wygląda to bardzo dobrze, a on się oczywiście przewraca, jak to często z minifigurkami bywa. Mamy tutaj jeszcze awatar Cola, który jest dość uroczy. Zobaczcie, uśmiech taki z wąsami bardzo gęstymi, z tyłu zwykły uśmiech. Koszula dość zwykła, jak po prostu z jakiejś serii Lego City. Włoski trochę poczochrane, dwa kilofy na wyposażeniu. Następnie mamy awatar Nii, która jest tutaj trochę w stroju nurka, fryzurka spięta u góry, buźka tutaj taka zawadiacki, lekki taki, wiecie, grymasik na twarzy, tutaj szeroki uśmiech, długi suwak z tyłu na torsiku, tutaj też element oczywiście, który pozwala nurkom oddychać pod wodą, nóżki bez nadruku, torsik dość prosty. Tutaj mamy kolejną figurkę, którym jest oczywiście awatar Zeina w kolorze różowym. No i co do buźki, bardzo fajna, ciekawe oczka, takie powiedziałbym dość nietypowe. Z tyłu szeroki uśmiech, który ewidentnie wygląda, jakby wziął zbyt dużo witamin. No i co do wyposażenia, dwa shurikeny, torsik i nóżki nadrukowane w dość prosty sposób, klasyczny, spotykany już w Ninjago. Piąta minifigurka to Okino, który ma całkiem fajny miecz, on wygląda bardzo ładnie w srebrnym kolorze, ładne włoski, bo rzeczywiście zobaczcie, ma tutaj taki koński ogon, zawzięty uśmiech na twarzy, tutaj już w ogóle takie bojowe nastawienie, przez ramię ma przerzuconą taką beżową torbę, no i też dość prosty posiada nadruk na torsiku. No ale myślę, że teraz już przechodzimy w super świetne towarzystwo, cyfrowy Jay. Po pierwsze, bardzo ładna maska, tutaj jeśli chodzi o nadruk na buźce, dość nietypowy, z tyłu dość zwykły, ale piękne katany, dodatkowo zobaczcie, na tym patyczku ma taki znacznik życia pokazany, wygląda to świetnie, bardzo ładnie wyglądają jeszcze te naramienniki, bogate zdobienia na torsiku i na nóżkach, no i świetna broń, zobaczcie, rękojeść zrobiona z pada, który oczywiście z daleka kojarzy się z padami do PlayStation, tutaj też jeszcze taki transparentny łańcuch zakończony takim hakiem, naprawdę wygląda to obłędnie. No i kolejne figurki też trzymają poziom, no bo mamy tutaj Richiego, który też ma wykończenie podobne do poprzedniej minifigurki, dodatkowo dedykowana głowa, która wygląda niesamowicie, tak steampunkowo, bardzo przyszłościowo, wygląda po prostu wow. Oczywiście znacznik życia, na plecach dwie katany, tutaj też broń zrobiona spada, naprawdę jestem zakochany w tym elemencie. No i piękny torsik, zobaczcie, taka pikselowa czacha, pikselowa probówka, plus jeszcze jakieś takie bandaże i tak dalej, naprawdę wygląda wow. Harumi, która bardzo kojarzy mi się z postacią graną przez Uma Thurman w Kill Bill, buźka wymalowana trochę na czerwono, ciężko ściąga się włoski, bo one są gumowe, z tyłu dość prosty nadruk, no i tutaj z przodu, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo Kill Billowo.
I na samym końcu mamy jeszcze Red Visora. No i tutaj on trochę mi się kojarzy z Red Hoodem z Batmana. Zły dobór według mnie tej szybki, dlatego że ona w momencie ściągania tego hełmu potrafi odpadać. Nie wygląda to zbyt dobrze. Buźka może nie do końca ciekawa, ale cała reszta bardzo w porządku. Zobaczcie, dość nietypowy, ciekawy torsik, ładny nadruk i na torsie, i na nóżkach. No tutaj broń znana choćby z Jurassic World, tylko zamiast strzykawki mamy uchwyt od miecza świetlnego, z tyłu dwie czerwone katany i też nad głową ten znacznik życia. Naprawdę minifigurkami ten zestaw stoi, można się w nich zakochać. W zestawie zostały nam jeszcze takie jakby zapasowe naklejki. Zobaczcie, można tutaj spośród tych wszystkich elementów sobie powybierać, gdzieś je oczywiście ozdobnie ponaklejać. No a co do elementów zapasowych, trochę rzeczywiście fajnego sprzętu, bo mamy kilka zapasowych katan, mamy jakieś tutaj ostrza, mamy shurikeny, mamy zapasowe wąsy, czy też sprzęt do oddychania pod wodą. Zdecydowanie w porządku i całkiem ciekawie one się po prostu prezentują. A co do samego zestawu, czy polecam? Zdecydowanie tak, bo pimo że ja nie jestem fanem LEGO Ninjago, to wydaje mi się, że ten zestaw naprawdę prezentuje się świetnie, ma niesamowitą zawartość i w momencie jak pierwszy raz go zobaczyłem, stwierdziłem, że muszę go mieć, dlatego że mamy tutaj bardzo duże urozmaicenie minifigurek, które naprawdę prezentują się wyśmienicie. No bo te konstrukcje, okej, może nie są szałowe, ale też w nich znajdziemy bardzo dużo ciekawych elementów, które po prostu mogą przydać nam się w przyszłości. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się spodobała tak samo jak ten zestaw spodobał się mnie. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!